Sporządzić, ale ona nie jest głosowana, tylko się od rzeczywiście w protokole wskazuje, że Rada taką a taką uchwałę podjęła, tak? W głosowaniu tajnym. I tyle. Potem ta uchwała musi być, bo ona rzeczywiście musi iść potem do nas. Zobaczcie, niech pan zobaczy, bo jest taki zapis, bo ten zapis jest tu błędny. Tutaj, w tym miejscu. Tak jest, no dokładnie. Nie może się odwołuje się do tego, dokładnie. I uchwała powinna być z nim podjęta. Czyli ja poproszę o ten nowy tekst tej uchwały. Nie wiem, czy się pani Czoszczyka pewnie wybrała. Na podstawie wyniku tajnego głosowania stwierdza się, że radna Ewa Remazy została odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Gminy. Czyli radni potwierdzają. I to mamy w paragrafie pierwszym tego projektu uchwały. Nie. Wiedzę się odwołał, nie, bo to nie jest odwołanie, tylko tak jest, no, tajnego głosowania stwierdza się, że została odwołana. Czyli zmieniamy paragraf pierwszy uchwały nr 22 w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Stepnicy i treść tego paragrafu będzie brzmieć następująco. Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się, że radna Ewa Karmazy została odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Stepnica. Paragraf drugi jest bez zmiany, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała zostanie dołączona oczywiście do protokołu. I teraz poproszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Głosowanie. Tak. Proszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu wyboru przewodniczącego rady. Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosków w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stepnica sporządzony na sesji w dniu 20 maja 2013 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Andrzej Nowak, członek Anna Potomska, członek Andrzej Łańczak. Po wyjęciu kart słudnej i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy 15, obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania 15. Głosowanie dotyczyło wyboru radnego Ryszarda Orlickiego na przewodniczącego Rady Gminy Stepnica. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 15. Liczba kart wyjętych słudnym 15. Różnica ilości kart wyjętych słudnym i liczby osób, którym wydano kartę do głosowania. Nie było takiej sytuacji. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem przewodniczącego rady 10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi przewodniczącego rady 4. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się 1. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Radnego Ryszarda Łowickiego uzyskał minimalną liczbę głosów i w związku z tym radny został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Stepnica. W trakcie głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważne głosowanie. Na tym protokół zakończony i podpisany. Dziękuję. W takim razie proszę pana przewodniczącego o kontynuowanie obrad.
wnosiłam uchwałę, projekt uchwały i podpisałam się pod wnioskiem. Chciałam powiedzieć, że cieszę się z tobą, przewodniczący. Cóż, ja mówię, chciałem serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy poparli tę kandydaturę. Jak widać z głosowania nie wszyscy poparli. Mam nadzieję, że swoją pracą przekonam innych Państwa radnych do mojej osoby. Chciałem podziękować Pani Przewodniczący, nie ma Pani Karolina. Nie, jestem, nie wyszłam. Nie, no po prostu nie widziałam. Po prostu nie ma miejsca tu dla mnie, także tu jestem. Podziękować za dotychczasową pracę. Ten nie popełnia błędów, ten nic nie robi. Też tak jest. Ale taka była wola tutaj Państwa radnych i z tą wolą nie dyskutuję. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Przechodzimy do następnego punktu. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. Informacja międzysesyjna wójta gminy. Panie Przewodniczący, jeszcze trzeba tą uchwałę pomocy przedstawić. Tak. Ona już jest poprawiona? Tak. Numer? To było 23 Aha. Uchwały w ogóle nie ma. To jest, nie wiem jaki numer, to numer się nada. Uchwała Rady Gminy Stepnice z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stepnicy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Stepnicy uchwala co następuje. Stwierdza się wybór Ryszarda Ławickiego w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdza się wybór Ryszarda Ławickiego na przewodniczącego Rady Gminy Stepnicy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W takim razie teraz przechodzimy do punktu następnego. Sesji informacja międzysesyjna wójta gminy. Informacje Państwo otrzymaliście. Czy są pytania do tej informacji? Bardzo proszę. Nie ma pytań, wszystko jasne. W punkcie siódmym teraz mamy wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo. Czy są wnioski i zapytania radnych do wójta albo do urzędu? Nie ma. W związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego. Ja przepraszam bardzo, jeszcze tam są pisma do przewodniczącego i do rady. Proszę je odczytać, tak? Tutaj, tak. Ja mówiłam do pani tajemnicy. Dobrze. To muszę się posiłkować z drugimi okularami. Spłynęło do rady gminy pismo. Wskazanie naruszenia prawa. Na podstawie artykułu 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwracam uwagę na naruszenie prawa zaistniałe podczas podejmowania uchwały nr 7 łamane przez 72, to jest roku 2011, z dnia 29 lipca w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stepnica o nadaniu miejscowości Stepnica statusu miasta. Uzasadnienie. W dniu 29 lipca 2011 roku Rada Gminy Stepnica, działając na podstawie artykułu 5a ustawy o samorządzie gminnym, podjęła uchwałę nr 7 rzymskie łamane przez 71 łamane przez 11 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stepnica. W paragrafie pierwszym przedmiotowego aktu Rada postanowiła o nadaniu nowego brzmienia paragrafu 4 uchwały nr 38 łamane przez 328 z roku 2006.
Rada w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stetnica, przesądzając m.in. o tym, iż jedną z form przeprowadzenia konsultacji będą karty konsultacyjne. Paragraf 4 ustęp 1 punkt 6 oraz że przeprowadzając konsultacje można stosować więcej niż jedną formę konsultacji. Paragraf 4 ustęp 2. Zaś w paragrafie 3 uchwały nr 8/71/2011 organ stanowiący gminę Stetnica zawarł zapis, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie na tej samej sesji Rada podjęła uchwałę nr 7/72/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stetnica o nadaniu miejscowości Stetnica statusu miasta, której w paragrafie 2 wyznaczyła termin ich przeprowadzenia, to jest od dnia 6 września do dnia 31 października 2011 roku, a w paragrafie 4 ustęp 1 tego aktu ustaliła, iż konsultacje będą przeprowadzone poprzez wypełnianie i podpisanie karty konsultacyjnej. Zgodnie z zapisem paragrafu 11 przedmiotowej uchwały weszła ona w życie z dniem podjęcia. W toku badania zgodności z prawem uchwały nr 7/72/2011 Rada Gminy Stetnica organ nadzoru stwierdził, że narusza ona przepis paragrafu 127 w związku z paragrafem 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, Dziennik Ustaw nr 100, pozycja 908. Na podstawie paragrafu 127 tego aktu rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydane. Zgodnie zaś z brzmieniem paragrafu 141 cytowanego rozporządzenia do projektu uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w rozdziale 5. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż z uwagi na fakt, że związanie Rady Gminy Stetnica uchwałą nr 7/71/2011 nastąpiło już w chwili ogłoszenia wyników głosowania, miała ona delegację do podjęcia w dniu 29 lipca 2011 roku uchwały nr 7/72/2011. Jednak stosownie do brzmienia wyżej wymienionych przepisów rozporządzenia, akt ten powinien wejść w życie najwcześniej w dniu wejścia w życie uchwały nr 7/71/2011. W nawiasie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącej materialno-prawną podstawę jego wydania. Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, iż uchwała nr 7/72/11 Rady Gminy Stetnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stetnica o nadaniu miejscowości statusu miasta została podjęta z naruszeniem prawa. W związku z tym wzywam Radę Gminy Stetnica do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. I jest to jak tu napisane, wytyk Stetnica. To wszystkie te załączniki też. Mogę zabrać głos? Pan mecenas miał wyjaśnić tę sprawę, tak jak z panią wójt rozmawialiśmy. I jest następne pismo do ministra, gdzie już został złożony wniosek, w którym wyjaśnia, że uchwała ta jest naruszeniem prawa i jednak nie jest do końca. Tak, ja po prostu na tyle ważne, żeby organ nadzorczy po prostu przepuścił. Tak, no dokładnie. Tak jak tutaj pan przewodniczący czytał we wstępie tego. Czy ja już sentencję mogę przeczytać? Tak, tak? No to patrzę, że jest sentencja. W ocenie organu nadzoru nie można zakwalifikować jako istotnej, uzgadniającej skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w artykule 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, to jest wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność. Z uwagi na powyższe do Rady Gminy Stetnica skierowano wskazanie, iż uchwała została w
podjęte w naruszeniu prawa. Wobec uzasadnionego oświadczenia woli wnioskodawcy oraz z uwagi na stwierdzoną formalną poprawność i kompletność dokumentacji, załączony wniosek opiniuje pozytywnie. Czyli jakby wojewoda uznał, że mimo tego, że tu nie były jakby zbierane te terminy, to nie jest to istotne naruszenie prawa i jest to tak zwany wytyk prawa. Dokładnie tak jak pan przewodniczący powiedział, tutaj organ nadzoru rozróżnia dwa rodzaje, znaczy w ogóle się rozróżnia dwa rodzaje naruszenia prawa. Naruszenie prawa istotne i nieistotne. Tutaj akurat ten przykład jest tylko tak zwanym wytykiem. Jest to wskazanie tylko nieistotnego naruszenia prawa, no ale jest to jednak wytyk i w związku z tym organ wezwał Radę do przestrzegania na przyszłość przepisów prawa. I tak naprawdę no, tylko takie to ma znaczenie, tak? No nie tylko. To znaczy, czy ja mogę prosić? Proszę, stąd jest sprawa skierowana. Ale z tego dokumentu nie przekazano im, tak? Bo nie mówiliśmy o tym, tak? Bo kserokopie wystąpienia pana wojewody do ministra administracji i cyfryzacji z wnioskiem Rady Gminy o nadanie statusu miasta z całym kompletem dokumentu został ten wniosek przekazany do właśnie ministerstwa. Pan wojewoda pismem bardzo szczegółowo tutaj się ustosunkował, że skorzystano z prawa, bo dokumenty zostały napisane zgodnie z przepisami i tylko wskazał w nawiązaniu do wcześniej przeczytanego przez pana przewodniczącego pisma to nieistotne naruszenie, że nie zdążyła wejść jeszcze zmiana trybu przeprowadzania konsultacji przy pomocy tych kar. Gdyby wcześniej ogłoszono w dzienniku urzędowym uchwałę naszą, wszystko by tutaj po prostu było zgodnie z prawem. A tak to jest taki właśnie wytyk na tym tle, że trochę wcześniej rozpoczęto, ale sama konsultacja, końcowy protokół z przeprowadzonych konsultacji był już sporządzany i przedstawiany tutaj Państwu na Radzie przez pana Wójta, kiedy już była ta uchwała ogłoszona. Z tego względu nie stwierdzają nieważności tej uchwały, tylko właśnie wytyki. Ale ja tylko dlatego przekazuję, żeby Państwo sołtysi wiedzieli, że ten wniosek o nadanie statusu, pan wojewoda ogólnie uznał całą dokumentację, że jest prawidłowo przekazana i skierował wszystko do pana ministra. Dziękuję bardzo. Też mogę powiedzieć, że na przyszłość będziemy starać się do większej staranności, żeby takie przypadki nie miały miejsca. Proszę Państwa, jest następne pismo Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Szanowna Pani Przewodnicząca, wstępnicy, Pani Ewa Karmaz. W związku z podjętą przez Radę Miejską w Międzyzdrojach uchwałą w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego modernizacji połączenia drogowego ze Świnoujściem, przesyłam w załączeniu uchwałę. I tu jest uchwała numer 38, łamane przez 374 przez 2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Zwraca się, paragraf 1, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie modernizacji połączenia drogowego ze Świnoujściem. Paragraf 2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przesłania uchwały. A. Prezesowi Rady Ministrów. B. Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. C. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. D. Parlamentarzystom Województwa Zachodniopomorskiego. E. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I F. Samorządom gminnym, przez który obszar przebiega połączenie drogowe Świnoujścia z pozostałą częścią kraju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja rozumiem, że przewodniczący wykonał, przewodniczący Rady Miasta, treść uchwały i przesłał nam tą uchwałę do wiadomości. Tu nie ma. To znaczy, ja przepraszam, jest apel. Tak łączę, żeby gminy poparły. To jest państwo. Nie wynika to, wynika to z treści uchwały. To jest zobowiązanie do przesłania. I pewnie intencja była taka, bo cel jest słuszny, żeby poprzeć, bo to przecież w interesie nas wszystkich jest, tak? Bo jak Państwo wiecie, część popularnej trójki leży w naszym obszarze naszej gminy. Ona jest co prawda bardzo niewielka, bo to jest między miejscowością Dominkowo a Babigosz,
ale jednak nasza gmina obejmuje gdzieś tam z 1,5 kilometra tej popularnej trójki. Podejrzewam, że również dlaczego? Dlatego Rada Gminy Międzyzdroje przesłała nam jakiś projekt. Tam na końcu jest stwierdzenie, dlaczego przesyłam. Znaczy w uzasadnieniu? Uzasadnienie jest dwuzdaniowe. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zwrócenia się do prezesa Rady Ministrów i przedstawicieli rządu oraz samorządów lokalnych o podjęcie i wsparcie działań mających na celu modernizację drogi krajowej S3 albo E65 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej dwujezdniowej od Świnoujścia do miejscowości Miękowo, rejon Woleniowa. Czyli ja rozumiem, że możemy poprzeć tą, albo poprzez podjęcie podobnej uchwały i skierowanie tego apelu. I myślę, że tak trzeba zrobić, bo kropla drąży skałę i trzeba by na następną sesję taką projekt takiej uchwały przygotować i też przesłać do tych tutaj wskazanych panów, którzy podejmują stosowne decyzje. I następne pismo. Przewodnicząca Rady Gminy Wsteplicy. Pismo jest przez panią Marię Szczebleską napisane. Maria Szczebleska, ulica Krzywoustego 55. Proszę o udzielenie informacji, ale to jest do przewodniczącej Rady Gminy. Czyli to nie jest ingremium do całej Rady, tylko do przewodniczącej Rady Gminy. I prośba jest następująca. Proszę o udzielenie informacji. Jaki jest sposób i tryb rozpatrywania skarg na wójta wniesionych przez mieszkańców? To jest pierwsze pytanie. Drugie, na jakiej podstawie prawnej? I trzecie, proszę podać, jakie są przypisane sprawy, którymi zajmuje się Komisja Rewizyjna, Komisja do Spraw Gospodarki i Budżetu oraz Komisja do Spraw Społecznych. Która z komisji jest, następne pytanie, która z komisji jest nadzorującą wykonanie zadań powierzonych wójtowi przez Radę? To wpłynęło 13 maja, czyli tydzień temu. Czy pani przewodnicząca, nie udzielałaś odpowiedzi? No właśnie, chcę powiedzieć, że poprzez panią Marię Krzyśku poprosiłam, żeby przekazała pismo do pana mecenasa, żeby zgodnie z przepisami taką odpowiedź na szybko. Tak. Już teraz będzie w kompetencji. Potwierdzam, że dzisiaj otrzymaliśmy pismo. Oczywiście przygotujemy odpowiedź, tak jak mówi państwo. Ja myślę, panie mecenasie, że ja pana zwolnię z tego obowiązku. Jesteśmy skierowani do przewodniczącej Rady i ja stosownych wyjaśnień pani Marii Szczebleskiej udzielę. Proszę państwa, to, że nie ma więcej pism, nie ma więcej, to wyczerpaliśmy w ten sposób porządek obrad i ogłaszam, zamykam 22 sesję Rady Gminy. Dziękuję.